Raz w roku organizowany jest w hali sportowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji halowy turniej najstarszych zawodników w wieku 35+ oldboyów w halowej piłce nożnej. Głównym organizatorem turnieju był Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko i Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Z przyjemnością Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ufundowało puchary na dzisiejszy turniej. Turniej oldboyów w piłce nożnej. Jako animator kultury, sportu w mieście ogromnie się cieszę. Oczywiście wiadomo, że uwaga kibiców zawsze koncentruje się tutaj w tej hali na rozgrywkach naszej pierwszoligowej drużyny koszykówki. Ale bardzo, bardzo się cieszymy, jak grają ci najmłodsi i ci właśnie nieco starsi, dla których rywalizacja sportowa też jest oczywiście ważna, ale przede wszystkim liczy się dobra zabawa. Ile zespołów w dniu dzisiejszym bierze udział i skąd są zawodnicy? To znaczy się, planowane było na 6 zespołów, niestety nie dojechała drużyna z Paczkowa i ze Stronia Śląskiego. Gramy 4 drużynami, jest to Złoty Stok, Piastowa Ruda, Nysa Kłodzko i Jordyki Paczków. Zmagania rozegrano systemem każdy z każdym, 2 razy po 10 minut. Turniej otworzył mecz pomiędzy gospodarzami MKS Nysą 1 Kłodzko, a zespołem Old Boys Nowa Ruda. Spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym 1-1. Pierwsza połowa oczywiście była bardzo wyrównana, nie padła żadna bramka. W drugiej połowie przy rozpoczęciu poukładaliśmy, porozmawialiśmy chwileczkę, ustawiliśmy tak, jak mieliśmy to wszystko ustawić. Pierwsza minuta strzeliliśmy bramkę od razu, prowadziliśmy 1-0, potem chwilę nieuwagi, wyrównanie na 1-1. No i ostatnie 3 minuty to była, już tylko obroniliśmy się, niestety no, brakło sił, brak zawodnika zmiennego, to wszystko daje taki efekt. Zagraliśmy to pierwsze spotkanie, myślę, że nie był to najgorszy nasz mecz. W drugiej połowie mieliśmy kilka sytuacji do strzelenia bramek. Wyrównaliśmy na 1-1 i myślę, że będzie lepiej. W kolejnym spotkaniu Nysa Kłodzko 2 rozegrała mecz z zespołem Złotą Marką ze Złotego Stoku. To spotkanie zakończyło się korzystnym wynikiem dla Nysy 1-0, a strzelcem zwycięskiej bramki był Robert Krupiński. Bardzo dużo energii żeśmy oddali w ten mecz i no jakoś się udało. 1-0 co prawda to taki sobie wynik, ale zawsze do przodu. 2 punkty są. Trudno było strzelić tą bramkę? Nie trudno, kolega dobrze zagrał, pusta bramka, tylko dołożyłem nogę. Dobrze, że nie wyleciała na zewnątrz, że wpadła do bramki. No przegraliśmy pierwszy mecz 1-0. Brakło nam po prostu szczęścia, 2 poprzeczki, 2 słupki. Zabawa, po prostu zabawa. Następnie będzie lepszy mecz. Po 2 rozegranych kolejkach na prowadzeniu były 2 drużyny gospodarzy. Obydwa zespoły spotkały się w ostatnim meczu turnieju. 6 punktów miała na swoim koncie Nysa 2. Z kolei pierwszy zespół MKS-u dotychczas wywalczył 4 punkty i do zajęcia pierwszej lokaty potrzebował wygranej. Niestety gola na wagę wygranej, a dla Nysy 2 Kłodzko zdobył niezawodny w tym turnieju Robert Krupiński. Pod koniec zawodów odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Puchar dyrektora Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przypadł dla zespołu Nysa 2 Kłodzko. Najlepszym strzelcem zawodów został Robert Krupiński z zespołu Nysa 2 Kłodzko. Najlepszym bramkarzem był Marcin Kuraś z Nysy 1 Kłodzko. Najlepszymi zawodnikami turnieju byli Wojciech Duin z zespołu Złota Marka Złoty Stok i Rafał Morys z Old Boys Nowa Ruda. Jak to dalej będzie się rozwijało? Czy w tym roku będą kolejne turnieje? Tak, w tym roku na pewno będzie na hali, prawdopodobnie może w Ząbkowicach się odbędzie w miesiącu lutym, coś takiego wspominali, a później mamy, wiem o tym, że w maju gramy w Lądku turniej, w czerwcu gramy w Stroniu, we wrześniu znowu gramy prawdopodobnie w Paczkowie albo gdzie będziemy grali.